Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj wreszcie postanowiłem nagrać dla was film z legendarnego lożku, dlatego że jak mogliście zauważyć, no to mamy ten legendarny loch otwarty już od tamtego piątku, czyli prawie od tygodnia, a na kanał nie wleciał jeszcze żaden film o tej tematyce. Oczywiście z wyjątkiem piątku, no bo tam wrzuciliśmy takie pierwsze wrażenia, co się pozmieniało, czy w ogóle coś się zmieniło, czy jakoś inaczej się ten loch przechodzi i tak dalej, no ale takiego typowego rana, jakiego zawsze miałem w zwyczaju wam wrzucać, nie było. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty, jak pewnie wiecie, kto tam bardziej śledzi, no to jakoś od kwietnia zacząłem regularnie streamować na Twitchu i uważam, że mechanika w ogóle legendarnego lochu jest idealna pod streamy, dlatego że tutaj sobie klikamy w tle, coś się dzieje, jakieś tam legendarne itemki lecą regularnie, natomiast ja sobie z wami gadam na czacie, możecie mi zadać jakieś pytania, jest w ogóle luźna atmosferka, jakaś tam muzyka w tle leci i tak dalej, więc no uważam, że w ogóle mechanika legendarnego lochu jest idealna pod streamki i co za tym idzie, od piątku codziennie do dnia dzisiejszego i dzisiaj również stream o 18 będzie, właśnie sobie streamuję i ten legendarny loszek ogrywam, co dało mi już łącznie prawie 60 podejść w ogóle na wszystkich kontach tego legendarnego lochu, to pierwsza sprawa, no a druga sprawa, też chciałem to wycisnąć, dlatego że teraz od pierwszego października, to jest sobota, ja już wracam na uczelnię, mam studia zaoczne, więc no głównie w weekendy, także można powiedzieć, dzisiaj będzie ostatni w ogóle stream z tego legendarnego lochu i w ogóle w tym tygodniu, no i potem piątek, sobota, niedziela już streamów nie będzie, także można powiedzieć, że chciałem jak najwięcej wycisnąć właśnie do tego weekendu, jeżeli chodzi o legendarny loszek i wydaje mi się, że to się udało. No a jeżeli chodzi o odcinki, to wiadomo, że raczej jeżeli chodzi o przejście tego legendarnego lochu, to nie jest coś giga ciekawego na odcinek. Jeżeli udałoby nam się to zrobić na przykład bez wydawania grzybów, to powiedzmy, że to by było jeszcze ciekawe, w sensie tak wiecie, na raz, zresztą raz chyba mi się coś takiego udało zrobić swoją drogą w którejś tam z poprzednich edycji, ewentualnie jakbym miał jakiś temat na odcinek, gdzie mógłbym sobie do was gadać i w tle bym to przechodził, to też by było jeszcze jakieś ciekawe, no ale mówię, generalnie preferuję to robić na streamach i tak to też właśnie wygląda. Na wstępie pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie legendarny loch, bo dzisiejszy odcinek to będzie właśnie takie, powiedzmy, podsumowanie, pokażę wam, jak to wyglądało na każdym z tych kont, coś tam poopowiadam. No i chyba ostatecznie wyjdzie to w miarę git. Także piszcie komentarze, czy może jako grzybiarze już zebraliście wszystkie itemki, czy może jako gracze free to play macie już 2 albo 3, bo wydaje mi się, że przy odrobinie szczęścia dałoby radę coś takiego zrobić. Możecie po prostu pisać. Dobra, chyba możemy przechodzić powolutku. Strasznie mnie tutaj słońce prześwietla, no ale trudno, akurat w o takiej porze dnia nagrywam. Więc możemy chyba zaczynać i zacznę od maga. Dlatego, że tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o mojego druida, to w ogóle tutaj nie robiłem tego legendarnego lochu i nie zamierzam. Szkoda mi czasu, zważając na to, że po prostu dobijam tu ten 500 level takimi codziennymi czynnościami i tak naprawdę żegnam się z tym druidem, więc po prostu nie ma sensu tutaj, jak widzicie, ani razu jeszcze tego legendarnego lochu nie robiłem, także zacznę od maga. No i mag jest dość ciekawy, dlatego że tak wyglądają moje statystyki, tak jak mówię, no już łącznie prawie 60 razy zrobiłem, zresztą na końcu to sobie pewnie policzymy. No i tutaj mamy na Magusiu akurat 19 razy i mamy próbę na podejście z najlepszym wynikiem 2. Pamiętamy, że działa to tak, że jeżeli tutaj mamy 1, to jest oczywiście to pierwsze wejście darmowe, bo jak zrobicie legendarny loch, to potem możecie od razu wejść na nowo z pełnym HP, więc to jest jakby taka darmowa pierwsza próba. No jak mamy tutaj, jak widzicie, 2, no to znaczy, że ja najmniej grzybów, ile wydałem na jakieś tam przejście, to było właśnie 48 grzybów, czyli jedno odrodzenie tylko i wyłącznie. No i właśnie, jeżeli chodzi w ogóle o ten loch i o wydawanie grzybów, to zauważyłem, że jest o wiele lepiej niż do tej pory, dlatego że ja zawsze mówiłem, że taka średnia na przejście to jest około 250 grzybków, żeby po prostu zdobyć legendarny itemek. Wydaje mi się, że teraz to jest o wiele mniej, dlatego że ja nawet grając na streamie, gdzie tak naprawdę skupiam się na czacie, tutaj sobie gram, powiedzmy, poniekąd na pałę, oczywiście staram się jak najlepiej, ale nieraz ktoś mi zada jakieś pytanie, ja się zaczynam zastanawiać, tutaj coś kliknę niepotrzebnie, tutaj jakiś misklik, tutaj coś, to i tak jest mi bardzo ciężko wyjść ponad 200 grzybów za przejście i teraz powiedziałbym, że taka średnia właśnie w przechodzeniu tego legendarnego lochu, żeby zdobyć ten legendarny itemek, to jest około 150 grzybów. Jak ktoś myśli, jak ktoś się skupia, to wydaje mi się, że ciężko mu będzie ponad te 150 wydać. Oczywiście wiadomo, są jakieś tam przejścia z gigapechem,
No ale tego się nie przeskoczy, to się zdarza. Natomiast tak jak mówię, taka średnia to raczej powiedziałbym, że w tym momencie jest to właśnie 150 grzybków. No i dobra, tak wyglądają moje statystyki. 19 tych itemów łącznie zebranych legendarnych, czyli 19 razy zrobiliśmy loszek. Tutaj mamy dwójeczka, równe 500 potworów pokonanych, 86 epików, no i mamy 1 400 000 000 golda zebranego z samego lochu, oczywiście nie licząc sprzedanych itemów i tak dalej, więc mamy tutaj 140 podstaw. No i teraz tak, jeżeli chodzi o tego maga, to powiem wam, że poszło bardzo dobrze. Jak widzicie, jesteśmy w całości przebrani. Mogłem już to zrobić po 14 próbach, dlatego że 14 próba to była ta próba, gdzie został nam tylko jeden itemek do zdobycia i ona nam właśnie dała ten itemek. Już nie pamiętam, co to było, no ale niestety w międzyczasie poleciała mi legendarna broń, która wyglądała tak. Jak widzicie, no na pierwszy rzut oka bardzo fajna, 148 średnich, 80 statystyk, no ale rozrzut jak na maga, zwróćcie uwagę, straszna była w ogóle beczka na czacie, jak nam to poleciało. 2568 do 2570, więc rozrzutu praktycznie nie ma. No i właśnie za 19 próbą poleciała nam taka broń. To jest w ogóle idealna broń dla maga, uważam. Zobaczcie, górny rozrzut 3823, także no świetny. Też nam dawała tam około 150 średnich na plus. No generalnie jeżeli chodzi o średnie statystyki, to się bardzo nie różniła, ile nam tamta dawała. 1422, no a ta nam daje 1424, więc no tak jak mówię, praktycznie się nie różniły, no ale tak czy inaczej, no broń można powiedzieć jak na maga idealna i właśnie to była ostatnia rzecz, której mi brakowało. Tamtą broń, no nie wiadomo, nie chciałem zakładać za bardzo, mimo że dawała bardzo dużo średnich. Wrzuciłem ją do kibla, wyleciał mi chyba łuk dla zwiadowcy, który no też był strasznie średni, mówiąc delikatnie, więc po prostu go wyrzuciłem, niestety. No ale ta druga legenda, całe szczęście, że w ogóle nam się tak szybko powtórzyła, już jak widzicie jest idealna. Ja tutaj sobie odkładam zawsze w róg broń epicką, która mi daje fajnie średnie na plus i ma fajny rozrzut. I gdyby ewentualnie nam się nie udało z tego legendarnego lochu dostać broni, no to wtedy bym chociaż wymienił na epicką. I tu zobaczcie, to była w ogóle idealna broń, ta gitara, górny rozrzut 3405, no a to nam dało 3823, także no jeżeli chodzi o rozrzut, to w ogóle idealny z tego lochu, więc Maguś nam poszedł naprawdę bardzo sprawnie i tutaj na Magusiu już nie planuję tego lochu robić, bo chyba mija się to z celem. No mamy itemy wymienione, golda też już ile zebrałem, tyle zebrałem, bo już jak mamy tego zrobionego, powiedzmy ten loch ponad 10 razy, to już tego golda nie leci jakoś giga dużo. No i jeżeli chodzi o klaser, to wygląda on tak. Jak widzicie, brakuje nam rękawiczek, już ich nam brakowało od ostatniej edycji tego lochu, no ale chyba po same rękawiczki średnio się opłaca jeszcze to robić, bo nie wiadomo kiedy wypadną. No i w ogóle tutaj mamy praktycznie wszystkie itemy, tutaj z tej czerwcowej edycji też mi brakuje rękawiczek, także prędzej czy później one wlecą, nie ma co specjalnie po to robić. Dobra, więc tak wygląda Maguś, myślę, że możemy lecieć dalej. Jeżeli chodzi o Wojownika, to go praktycznie w ogóle nie robiłem, skupiłem się głównie na Magu i na Zabójcy. Wojownika zacząłem robić dopiero wczoraj na streamku, no i dzisiaj postanowiłem, że będzie kontynuacja. Jak widzicie, zrobiłem dopiero 7 razy ten legendarny loszek. Tu w ogóle nam nie poszło póki co jakoś giga dobrze, bo mamy czwóreczkę, zebraliśmy 520 milionów golda. No i tak się ogólnie prezentują statystyki Wojownika, bo w ogóle pamiętajcie, że od jutra mamy event golda, więc bardzo dobrze dzisiaj jest zrobić awkę do godziny 14 i sobie po prostu puścić wartę, żeby ją odebrać po północy z tym bonusem golda. Ja tak zrobię na wszystkich kontach. No a Wojownika powiedzmy poświęcę, żeby wam jeszcze jednego streamka zrobić właśnie dzisiaj o 18, żeby jeszcze tutaj ten legendarny loch porobić na tym woju, bo jeszcze go nie robiłem tak naprawdę, tak jak sami widzicie, za często. Dopiero wczoraj zacząłem, no ale dobra, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o Wojownika, no to to jest w ogóle pierwsza nasza edycja tego legendarnego lochu, w sensie ta edycja, więc mamy tu, jak widzicie, aż 18 itemków do zdobycia, więc przebranie tego Wojownika nie jest wcale takie ciężkie. Mamy podwójne rękawice, podwójny hełm, podwójny wisiorek, podwójny trinket, podwójny pierścionek, no i podwójną klatę, więc no tak jak mówię, zdobyć przynajmniej jeden z tych itemków, żeby go ubrać, to nie jest jakiś tam problem. Mamy też broń, zaraz wam ją pokażę, bo też bardzo fajna poleciała, więc z automatu dostaniemy te trzy itemki też z kibla, także no generalnie nie wygląda to póki co tak źle. Jeszcze dzisiaj, tak jak mówię, na streamie będziemy głównie ogrywać tego Wojownika i na nim się skupimy. Póki co z tych 7 podejść poleciała nam chyba jedna powtórka, chyba to był właśnie ten wisiorek. No a tak to mamy już hełm, mamy rękawice, mamy buty, mamy tutaj pasek, mamy wisiorek, także brakuje nam jeszcze 4 rzeczy łącznie, tarczy, klaty i tutaj pierścionka i trinketu, no i mamy broń. Broń, która nam poleciała w ogóle wczoraj na sam koniec streama z tego 7 podejścia, zobaczcie, również bardzo fajna, dawała nam chyba, nie wiem,
70 statystyk na plus, albo w sensie średnich na plus, coś takiego. Tutaj patrzę też na inne bronie, jakie mi poleciały, no ale rozrzut też bardzo fajny, no moim zdaniem bardzo, bardzo nam się przyfarciło, jeżeli chodzi o tą broń. W ogóle bronie mi lecą niezłe, oprócz tej pierwszej umaga, która no sami widzieliście jaka była. Więc tak to wszystko się prezentuje na wojowniku. Też jeszcze wam dopowiem, pamiętajcie pewnie jak tutaj śledzicie to wiecie, że mamy w ogóle w ten weekend kontynuację Oktoberfestu, czyli mamy po raz kolejny darmowe piwa i w ogóle ten weekend też, bo to też nie powiedziałem jak zacząłem mówić o tym evencie Golda, że jest od jutra, ten event też, te eventy w zasadzie wszystkie trwają aż do poniedziałku zamiast do niedzieli, więc to taki bonusik można powiedzieć, legendarny loszek też trwa i też jest otwarty w ogóle do poniedziałku do godziny 20, więc pewnie specjalnie dlatego to przedłużyli. Także jak ktoś nie wie, no to teraz już wie, pamiętajcie o tym, żeby to sobie jakoś fajnie wykorzystać. To w ogóle jeszcze druga sprawa. Dobra, więc tak się prezentuje wojownik. Chyba tutaj wszystko wam, co miałem, to pokazałem, jeżeli chodzi o te statystyki. No wojownika tu jeszcze będziemy dociskać, bo jak widzicie nie jest on jakoś mocno przebrany. No i teraz mamy barda. Barda głównie przebierałem w ten piątek, czyli w ten dzień otwarcia tego legendarnego loszku. Jak widzicie w tym momencie za dużo tutaj nie robiłem. W ogóle tak, może zaczniemy od statystyk. Jeżeli o nie chodzi, no to mamy 11 razy zrobiony ten loszek. No i łącznie oczywiście 11 legendarnych itemów zdobytych. Tutaj też mamy dwójeczkę, 200 milionów golda. No ale jeżeli chodzi tak typowo o te itemki, no to tak. Zrobiłem to, co zrobiłem w piątek. Praktycznie się tutaj cały przebrałem. Oprócz chyba trzech itemów. Oprócz tutaj hełmu, butów i pierścionka. Pierścionek mamy, ale to zaraz do tego przejdę. No i zrobiłem te loszki. Wbiłem tam na odcinku sobotnim, czy tam niedzielnym, nie wiem ile, z 10 leveli, czy tam może z 12, coś takiego już nie pamiętam. I teraz będę jeszcze chciał ten legendarny loszek dociskać. Zrobiłem go póki co raz, bo tak jak mówię, robię regularnie free to play, codziennie. No i wyleciał mi ten pierścionek, więc fajnie, bo pierścionka nie miałem jeszcze. I ten pierścionek dał mi naprawdę dużego boosta, bo tam ponad 100 statystyk. Jak widzicie, on mi dał 440, a inne legendarne itemki dają po 420, nie? Więc zawsze to tam do przodu. Jakby mi jeszcze broń wyleciała, to też by było super, bo tu w ogóle zwykłe bronie ze sklepu mi dają, jak widzicie, plus 23 już, także taka legenda może coś koło 50 by dała, no i na pewno potrzebuję wymienić buty i hełm tutaj, no bo one dadzą mi, w sensie jak je wymienię, to dostanę około 100 statystyk, nawet tam 120, więc generalnie bardzo, bardzo dużo, no ale tu tak jak mówię, jeszcze będę robił może nawet sam dla siebie ten legendarny loszek, może w weekend, bo tak jak mówię, streamów nie będzie, ale coś tam pewnie poklikam wieczorami, więc na tym się będę chciał skupić, będę chciał zdobyć tutaj jeszcze te legendarne itemki, bo jak widzicie nie mam ich póki co za dużo i będę chciał też, myślę, przebierać się na legendarnym, w sensie w legendarne gemy, dlatego że teraz będzie też event twierdzy, będzie on trwał tak jak już wspomniałem wcześniej do poniedziałku, czyli będą zlecieć same duże gemy, więc jak tutaj sobie zwiększę tą szansę właśnie na legendarne gemiki, to może uda mi się również przebrać same legendarne gemy, to na pewno bardzo zbustuje odcinek, nie? Żeby na tym odcinku bardzo dużo tych lochów zrobić, no bo jak się przebierzemy w te same legendarne kamyki, chyba mówiłem kamyki do tej pory, czy powiedziałem itemy, nie wiem, już mi się to myli, chodzi oczywiście o kamyki tutaj z tej kopalni same duże, no to będzie naprawdę bardzo duży boost do postaci, no ale zobaczymy czy nam się to uda, póki co będziemy mieć chyba kwatery na 12, więc no to kopanie jeszcze troszkę kosztuje, ale to wszystko zobaczymy, czy to będę robił sam, czy może na streamie, no tak jak mówię, jeszcze tutaj pomyślę, także na bardziej jeszcze jest na pewno dużo rzeczy do zrobienia, to tak swoją drogą, no ale też jest on, powiedzmy, że prawie przebrany, no brakuje mi, tak jak mówię, tych butów i czapki, ewentualnie broni, no i temki mi dają, jak widzicie, 20 więcej tych statystyk, także no to nie jest jakaś nie wiadomo jak duża przepaść. Dobra, tutaj tyle jeżeli chodzi o tego barda, chyba wam wszystko pokazałem, no i na sam koniec zabójca, bo tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o druida, to tam w ogóle nic nie robię. Zabójca zrobiliśmy najwięcej razy, jak widzicie 21, tutaj mamy trójeczkę, więc też to nie było jakieś giga dobre, no ale tak wyszło. Najlepiej oczywiście mieć tu jedynkę albo dwójkę, nie? To jest taki fajny wynik. No trójka też nie jest zła, bo to jest niecałe 100 grzybów na przejście, no ale mówię, nie ma szału. Prawie 1,5 miliarda golda, więc prawie 150 podstaw tu zebraliśmy z samego tego legendarnego lochu. No i właśnie, jeżeli chodzi o zabójcę, w dalszym ciągu niestety brakuje nam dwóch itemków. Są to buty,
Po pierwsze, jak widzicie, tutaj nam dają 626, inne legendarne itemy mi dają 670 około, no i jest to oczywiście broń. Broń nam jedna poleciała, jak widzicie taka, bardzo fajny rozrzut, dużo nam też średnich dawała, tutaj te zwykłe mi dają po 50, po 60, więc ta mi dawała pewnie 75, 80, coś takiego, także no jeżeli chodzi o broń, to bardzo fajna, no ale jako zabójca potrzebujemy jeszcze jednej tej broni, no i potrzebujemy butków, więc no powiedzmy, że nam dwóch itemów brakuje, no ale z racji tego, że broń już jedna poleciała, to powiedzmy, że jednego, no ale pewnie na tym zabójcy też jeszcze będę próbował coś tam robić, żeby chociaż te buty dostać, nie? No bo tych butów jeszcze nie mamy niestety, no broń druga też wiadomo, żeby się przydała, nawet bardziej niż te buty, bo te buty mi dadzą ile? No tam powiedzmy z 45 statystyk około, no ale zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie, nie będę już tu jakoś bardzo się napinał, najwyżej sobie wymienię tą lewą broń na epicką, jakąś na przykład tą, bo ta mi daje 58, albo tą, bo daje 50, ale ma fajny rozrzut, no ale jeszcze troszkę popróbuję, zobaczymy, jak to nam wyjdzie, także tak to wygląda na zabójcy. No jeszcze mi brakuje, jeżeli chodzi o klaser, no to rękawiczek, butów, tutaj tego wisiorka, tarczy, ale tarczę to sobie z broni zdobędziemy, także no w sumie też nie tak dużo, no ale na zabójcy zrobiliśmy ten loch najwięcej razy, no to głównie przez tą broń, nie? No ale chyba tylko jedną edycję do tej pory legendarnego lochu na zabójcy miałem taką, że szybko mi poleciały dwie bronie i miałem to z głowy, tak to zawsze niestety jest z tym męczania. Dobra, chyba wszystko wam pokazałem, to co chciałem wam pokazać, także tak to do tej pory wygląda. Tak jak mówię, w piątek jeszcze może coś tam porobię, no sorki, musiałem zrobić cięcie, no ale wracając do tematu, tak jak mówię, jeżeli chodzi o piątek, to może jeszcze coś tam samemu porobię bez streama, w sobotę, niedzielę raczej nie będę miał czasu, żeby coś tu klikać, może ewentualnie wieczorami delikatnie, no i w poniedziałek zobaczymy, bo w poniedziałek o 20 ten legendarny loszek się zamyka, no ale nie wiem, czy będę też w domu. Jeżeli będę, to może zrobię jakiegoś streamka o 18 z ostatnich 2 godzin tego legendarnego lochu, to jeszcze zobaczymy. Tak czy inaczej, co już miałem tutaj pozdobywać na tych postaciach, co już miałem pofarmić, jeżeli chodzi o golda, to zrobiłem i stwierdziłem, że po prostu nagram wam taki odcinek. Więc tak, możemy teraz policzyć to, co mówiłem na samym początku, ile łącznie razy zrobiliśmy już na wszystkich kontach. Tu mamy 21, tutaj mamy, jak dobrze pamiętam, 11, czyli to chyba było 32, dokładnie. Tutaj było chyba 7, czyli to daje nam 39, jak się nie mylę, dokładnie 39 i chyba na Magusiu było 19, jak dobrze pamiętam, tak, czyli mamy 39 plus 9, no to jest 48, miałem chwilową zawiechę, nie chciałem się skompromitować, 39 plus 9, 48 oczywiście, plus 10, no to mamy 58 razy, więc łącznie zrobiłem ten legendarny loszek na wszystkich kontach prawie 60 razy, jeszcze dojdzie pewnie, nie wiem, ze 13, może z 12 razy na wojowniku, żeby tam się też poprzebierać, także no, powiedzmy, że jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o ten legendarny loszek mam. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam pięknie za oglądanie, piszcie, tak jak mówię, w komentarzach, jak to u was wygląda, ile już itemków zebraliście jako gracze free to play, czy może jesteście grzybiarzem i już wszystkie zebraliście, chętnie sobie poczytam, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, możecie subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, no i oczywiście pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie lub klikajcie tego kciuka. Chyba tyle, chyba o niczym nie zapomniałem, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!